31 października w sali widowiskowej Rydzyńskiego Ośrodka Kultury odbyła się 49. sesja Rady Miejskiej Rydzyna. Podczas obrad przedstawiono m.in. zakres realizacji zadań oświatowych gminie Rydzyna w roku szkolnym 2021-2022. Omówiono wyniki egzaminów ósmoklasistów. W roku szkolnym 2021-2022 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 138 uczniów ze szkoły podstawowej w Rydzynie, w Dąbczu oraz w Kaczkowie. Z języka polskiego najlepiej poradzili sobie uczniowie ze szkoły podstawowej w Dąbczu. Zaraz za nimi uplasowali się uczniowie ze szkoły podstawowej w Rydzynie oraz w Kaczkowie. Wszystkie trzy placówki osiągnęły wyniki powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Z matematyki natomiast najlepiej poradzili sobie uczniowie z Rydzyny oraz z Kaczkowa. I tu również te placówki osiągnęły wyniki powyżej średniej krajowej, powiatowej i wojewódzkiej. W przypadku języka angielskiego zdecydowanie najlepiej poradzili sobie uczniowie ze szkoły podstawowej w Rydzynie. 70,22% stanowi bowiem średnią powyżej średniej krajowej, powiatowej i wojewódzkiej. Analizując tegoroczne wyniki, możemy stwierdzić, że są to wyniki bardzo dobre, które stanowią doskonałą podstawę do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów w roku następnym. Czego życzymy oczywiście i szkołom, i uczniom klas ósmych. Radni pochylili się również nad uchwałą budżetową, w której dokonali kilku zmian. Ustalono nowe stawki podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto kilka uchwał finansowych. Rada zwiększyła wydatki w tegorocznym budżecie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, oświetlenie uliczne, jak również na obsługę długu. Oprócz tego Rada Miejska zabezpieczyła środki na podpisanie porozumienia z miastem Lesznem na realizację przewozów linii autobusowej numer 12 w roku przyszłym. Wzrost kosztów planuje się około 30%. W przyszłym roku na dofinansowanie linii autobusowej numer 12 samorząd przeznaczy 570 tysięcy złotych. Oprócz tego podjęte zostały dwie uchwały podatkowe uchwalające wysokość stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2023. Ważną uchwałą, którą podjęli radni, jest przyjęcie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusa brodawczaka ludzkiego w gminie Rydzyna na lata 2023-2025. W 2017 roku Rada Miejska Miasta i Gminy Rydzyna na mój wniosek podjęła uchwałę szczepień HPV. Szczepienie obejmuje roczniki 2011, 2012, 2013 oraz 2010 dziewczynki, które będą szczepione drugą dawką. Koszt programu szczepień będzie opiewał na kwotę około 109 tysięcy złotych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Jako burmistrz miasta i gminy Rydzyna będę wnioskował do Rady Miejskiej o zabezpieczenie środków na dalszą kontynuację programu szczepień.